Przyjaciele, w tym kraju każdy z nas od małego, odkąd jesteśmy małymi brzdącami, słyszymy o Jezusie. Ale ja chcę ci powiedzieć, że w ogóle nie ma znaczenia, czy ty kiedykolwiek słyszałeś coś o Jezusie. W ogóle nie ma znaczenia, czy ty chodziłeś na religię, czy miałeś z niej piątkę, szóstkę czy pałę. To w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy chodziłeś do kościoła. Znaczenie ma, wiesz co? Znaczenie tylko ma to, kim? Kim dla ciebie jest Jezus? Czy go spotkałeś i czy ustanowiłeś go Panem swojego życia, Panem i Zbawicielem? Kim on dla ciebie jest? Wiecie, ja też dużo słyszałem kiedyś o Jezusie, tak? Ale większość z was żyje tak, jak on by był choinką, pompką, obrazkiem, krzyżykiem, jajkiem wielkanocnym czy kiełbaską. To są bzdury. Czy zastanawiałeś się kiedyś, może jesteś intelektualistą, tak jak ja byłem, po co Jezus Chrystus przyszedł na świat? Po co wielki Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, po co on tu przyszedł? Jaki to ma związek z twoim życiem? Ja kiedy usłyszałem słowa Ewangelii, zacząłem pytać, zacząłem szukać Boga. Bo do tej pory wydawało mi się, że to jest dziadek z długą brodą, który siedzi w chmurach i za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale ja zacząłem pytać, mówię, o co chodzi? O co chodzi Jezus z twoim przyjściem? I ja się dowiedziałem, że Bóg tak pokochał świat, że przyszedł, aby cię uratować. Bo nie ma na ziemi ani jednego sprawiedliwego. Nie ma znaczenia, czy żyjesz w Polsce i od małego słyszysz o Jezusie. Nie ma znaczenia, czy mieszkałeś w Kongo, czy w Kambodży. Czy nawet byłeś jakimś bushmanem. Musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. Musisz uwierzyć, że Jezus to Bóg, który oddał za ciebie swoje życie. Zmartwychwstał i poszedł do nieba. Jeśli uwierzysz szczerze w swoim sercu i zaprosisz Go do swojego życia, będziesz zbawiony. Jezus, kiedy chodził tu w ciele po ziemi, powiedział do uczniów: lud ten daremnie czci mnie wargami, daremnie, bo serca ich daleko są ode mnie. Rozumiesz? Serce. Pytam się ciebie, kim dla ciebie jest Jezus? Po co obchodzisz święta? Kim on dla ciebie jest? Kim on dla ciebie jest? 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus postanowił pójść na ten krzyż i wziąć na siebie karę i winę, która należna była tobie i mnie za nasze bezbożne życie, za to, że odwróciliśmy się od Niego. Dzisiaj stoicie tutaj i podejmujecie decyzję. Trzymacie dalej to gdzieś. Czy odpowiadacie? Odpowiadacie z sercem, decyzją i wiarą na słowa życia, które płyną z moich ust. Bo ja nie mówię od siebie, bo od momentu, kiedy narodziłem się na nowo, od 6 lat, jestem zjednoczony z Bogiem, jestem zjednoczony z Jezusem. I jestem tutaj dzisiaj po to. Nie przyszedłem tutaj po to, aby marznąć. Nie buduję organizacji. Przyszedłem tutaj dlatego, że wielka miłość, potężna miłość, która spowodowała, że Jezus poszedł na krzyż za ciebie, mówi dzisiaj do ciebie: upamiętaj się. Upamiętaj się i nie chodź w modle tego świata. On zrobił dla ciebie wszystko. Nic już nie musisz. Zbawienie jest z łaski za darmo. Za darmo. Rozumiesz? Nie możesz zrobić żadnego uczynku. Nic nie możesz dołożyć do dzieła Jezusa. Nic nie możesz dołożyć do krzyża. Możesz tylko je przyjąć albo je odrzucić. I ty teraz podejmujesz decyzję. Pamiętajcie, przyjaciele, słysząc teraz te słowa Ewangelii, żaden z was, czy żadna z was, nie powiesz kiedyś do Jezusa: ja nie wiedziałem. Bo on ci powie: a co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tymi słowami, które ten człowiek głosił do ciebie tego i tego dnia? Co zrobiłeś z tym zbawieniem, które 2000 lat temu ci zapewniłem za darmo? Co zrobiłeś? Przyjaciele, Bóg oddał swoje życie tutaj, aby się uratować każdego z was. Każdego z was, ciebie i mnie. Ale pozostawił każdemu z was wolną wolę. Masz wolną wolę. Dzisiaj ty podejmujesz decyzję. Albo Boga chcesz,
albo go nie chcesz i wybierasz sobie innego. Być może twoją pracę, twoją troskę, a może piłkę nożną, bo tak naprawdę to ona lub seriale są twoim Bogiem. Zastanów się, co czcisz, co w twoim sercu jest ważne, co jest ważne i przed czym uciekasz. Przed czym uciekasz. Ja wam wspominałem wcześniej, nazywam się Michał Korgul. Byłem biznesmenem, prawnikiem, który skończył z wyróżnieniem studia, współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Chodziłem ciągle spięty, prezentowałem teoretycznie swoją siłę. Ludzie mówili, jesteś uosobieniem sukcesu, ale nie byłem uosobieniem sukcesu. Choć zbudowałem dom, miałem nowe samochody i wyjeżdżałem na zagraniczne wakacje. Bo wewnętrznie się bałem, wewnętrznie wiedziałem, że nie o to chodzi. Tylko nie znałem drogi, nie znałem prawdy. Ale kiedy ją usłyszałem, kiedy zawołałem do Boga, chcę Cię poznać, tak jak mówią ci ludzie, którzy poznali Cię osobiście. On przyszedł do mnie, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, Jezus Chrystus przyszedł do mnie. Spotkałem się z Nim osobiście 6 lat temu. Od 6 lat Go doświadczam. Jestem tutaj po to, aby Ci zaprezentować Boga dzisiaj i swoim życiem świadczyć, że On żyje, że Jezus nie leży w żłobie, nie jest 40-centymetrowym bobasem, nie wisi na krzyżu. To potężny, żywy Bóg, który żyje i panuje. Żywy Bóg, Pan Panów i Król Królów. Ale wracam do Ciebie z tym pytaniem. Kim On jest dla Ciebie? Kim On jest w Twoim życiu? Czy On jest Bogiem w Twoim życiu? Czy Go poznałeś? Czy tylko kimś, o kimś słyszałeś? I mówisz, okej, nie przekonałeś mnie, w telewizji mówili inaczej. Za mało się starałeś, Jezusie. Okej, podyskutujmy. A może to, a może tamto. Zastanów się. Ja kiedyś taki byłem. Z jednej strony trochę się go bałem. No bo w końcu to Bóg, może mnie jakoś osądzi. Nie dotykałem tematu. Ale kiedy usłyszałem, że ludzie mówią, że go znają, to ja powiedziałem, ja też chcę Cię poznać. Jeśli żyjesz, jesteś prawdziwy, to ja chcę Cię poznać. Natychmiast. Natychmiast odpowiedział. I On chce odpowiedzieć dzisiaj do Ciebie, jeśli Ty Go zawołasz. Przyjaciele, to Wy decydujecie. Dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia. Dzisiaj możesz niszczyć dzieła diabelskie w swoim życiu. Możesz być zdrowy, silny, zaopatrzony i możesz niczego się nie bać. Ty podejmujesz decyzję. Nie Bóg, Ty. Bóg wszystko dla Ciebie zrobił. Jezus z miłości dla Ciebie zrobił dla Ciebie więcej niż jesteś w stanie swoją intelektualną głową przyjąć. Ty podejmujesz decyzję. Wystarczy, że powiesz: Boże, ja nie rozumiem, co On mówi, ale ja wiem, że płynie życie z tego. Ja chcę Cię poznać. Chcę, abyś panował w moim życiu. Chcę Cię poznać osobiście. A narodzisz się na nowo. Zostaniesz obywatelem nieba i będziesz zwyciężał. Przyjaciele, kończymy powoli nasze dzisiejsze spotkanie. Nazywamy się Kościół Mocy. Jeśli chcesz przyjść, doświadczyć osobiście Bożej mocy, spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Ale pamiętaj te słowa. Dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Nie potrzebujesz do tego nikogo. Nie potrzebujesz pośredników. Wystarczy, że szczerze w swoim sercu zawołasz do Niego. Powiesz, wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że oddałeś za mnie swoje życie. Panuj w moim życiu. Amen.